Dobra. Czy my możemy się rozejrzeć po tym parkingu w ogóle? Chociaż biorąc pod uwagę, że nie mogę biegać, to taka lipa trochę. Kathy's car. Seems Kathy's been keeping this running 100,000 miles past its prime. I hope she's not running short on money. Okej. On z nas, ten samochód. Jakieś kobieciny. Memento mori. To jakiś samochód radiowóz w ogóle policyjny. Tam jest ten bar, a tutaj jest jakieś tajne przejście w ogóle tyłem. Coming through the back will get me looks. A, ja w ogóle mogę tam wejść? The old bar sign reminds me of when Nick and I were still kids. Nie, dobra, ja nie chcę... Aha. Arcade Games... O Boże, ale dużo czytania. Dobra, daruję sobie. Grali w gierki, pewnie. Po prostu. Might as well talk to Walter. I'll have to sooner or later. A, czyli R2 jest do szybszego chodu. No nie powiem, żeby szybko biegał. One of Nick's favorite matchups. Might be the first game he'll miss. Tu jakiś rowerek od Joe. That smile she had when I gave it to her. She could barely get on it back then. A, czyli on jej dał ten rower. Uroczo. Yes, the cat food is under the sink. Yes, yes it is, mother. Trust me. Oh, Samuel is here. I'll call you back. Samuel here says I live and breathe. Has it really been over 2 years? Regardless, I'm so glad you finally made it. It's good to see you. What kept you? A trip down memory lane. I missed the funeral, but I made it to Nick's wake. You have to bring it in for a hug. Yeah. Basswood back in town requirement. So good to see you. Even if I wish the circumstances were different. Dobra, przytulka. In times like these, we need the comfort touch of others. Jak na wyścigach. Ojeju. Also, have you spoken to Anna lately? No, why? No reason. If you get the chance, we should catch up. We should really catch up. I'll see you inside. Okej, okay, znowu mi się tutaj... Aha, to mi się pokazuje, Walter. My old boss at the paper. I say he taught me everything I know, but given my track record, that wouldn't be much of a compliment. I always thought Walter was the decent sort. The rare breed who truly believes his job is to serve the community. Seeing the old Joker was nicer than I expected. Dobra, uroczo. O, mogę wziąć gazetę. Cześć, Miraf. I haven't read an issue of this paper since I left. I wonder how they've been doing without me. Local legends honored today. Nick Walton passed away in a tragic car accident. He will be set to rest tomorrow at Heaven's Gate Cemetery. Dobra. Long time readers will no doubt recognize his name, as there have been days when it was the byline. Nie wiem, co to znaczy. Over half and the articles littering this plucky paper. He was loved by his family and colleagues. He's survived by his daughter Joan and his ex-wife Kathy. Aha, czyli Kathy to jest jego ex-żona.
must have been a hard issue to write. Tylko czy spotkamy naszą było. Pewnie tak, założę się, że tak. Nick. You don't often make it in front of people of newspaper of good news, not even bus with car crash. What did you mean? Nic ciekawego, za bardzo nic nowego. I'm not ready for this. Aha, to nie pójdziesz? Idź. Idź, nie denerwuj mnie. Go, go, Power Rangers. Yellow Dingy. A, ale to w sumie zawsze gry na PS4 tak mają. No, niech się już wczytają panowie w barze i panie wszystkie. Nie będzie dużo gadania. Ciemność, widzę, ciemność. Z przerażeniem w oczy. O, nareszcie. Go, go. Coal Miner's Heaven. Mr. Samuel Higgs, Big Shot investigative reporter. Didn't think you'd ever be back in here. I'd gladly slash your tires. That super. You couldn't leave town. And you are leaving town right after this, right? Zostaw to. If you aren't, well, Nick's memory only goes so far. That's what I thought. Zaraz i tak się cofnie i bez sensu wybór. Come on, it ain't worth it. Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. He started it just here for me. I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less. Yeah. Shame that. You watch yourself. Boże, ja mam uważać, to mnie zaczepiają. Jakieś dupki porąbane. I think it's... Nie. Biedna. Przykro mi, Aniu, że tam ci tak ścina. King Kong miał niesamowicie długie loadingi. Grałaś kiedyś? Ojej. Chyba nie. Tak mi się wydaje, że nie. To jest niestrzegał system, żeby można było szukać ukrytych obiektów i zdobywać przez to chyba punkty szczęścia życiowego. Tak, tak. Twórcy prowadzili systemy rozgrywki na loadingu. Tak, to prawda. I przez jakiś czas z tego korzystałam, ale to potem dowiedziałam się, że te loadingi jeszcze bardziej obciążają grę i wydłużają czas ładowania, więc zrezygnowałam chyba z tego. Dzisiaj jestem niewyspany, bo albo pominęłam, albo zapomniałam, czemu ludzie go tak nienawidzą. Znaczy, przypuszczam, że go nienawidzą, bo po prostu on odszedł 2 lata wcześniej bez słowa wyjaśnienia i nikomu nic nie powiedział i się nie odzywał przez 2 lata i nagle wraca na, wiecie, na pogrzeb swojego przyjaciela, powiedzmy, nie, no bo jakby olał go, nie? Time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? Aha. Attend the wake, pay homage to Nick. Okay. A mogę z tym Declanem też jeszcze pogadać, czy...? Declan lacks subtlety, but he loves this town like no one else. You always did know how to start a ruckus. Nie da się za bardzo z nimi chyba pogadać już. Miners. Old-timers in general already don't like me, and the article just made it worse. He's owned this bar for almost a decade and still can't afford another employee. You just quoted him a couple of times and I thought it sounded good. Z jego wybór, że odszedł, nie musiał się z nim żegnać. No niby tak, ale przypuszczam, że
chodzi o to, że to jest takie małe miasteczko, nie? Że tutaj wszyscy się znali, wszyscy tak jakby się przyjaźnili ze sobą, no i wiecie... Trochę tak mam wrażenie, że w takich małych społecznościach ludzie są bardziej życi, przez co jakby ciężej się z nich odchodzi, nie? Bo ludzie to różnie odbierają. He's owned this bar for almost a decade and still can't afford another employee. A, dobra, bo to jest jego bar. Walter can be overwhelming at times, but he means well. So, I had to throw them all out on their ear, and only then did I realize... Ah, Samuel, my favorite ex-muckraker. Join us. How was the funeral? Wasn't there. Setting up for this. Everyone came, most of the town, it felt like. A sea of sad, wet eyes. I gave the eulogy. Felt home. W dodatku całe miasto lubiło jednego gościa, więc... For years, my best reporter. Tym bardziej pewnie nie lubią sama. Who was a team player? Who was Metodika? Remember that article? Something about stoplights? No, wszyscy wszystko wiedzą, dokładnie. Months of effort. Yield signs. He approached each story with his pen like a knight wielding a sword. It's the small things. Like he always kept his window down. Przypomina mi to wszystko Lisa True Colors. Tam też była kopalnia, zagadka tragicznej śmierci, pogrzeb i małe miasteczko. No, taki podobny motyw. Musi od razu wszystkim dookoła mówić, że gdzieś wyjeżdża, jakby rozumiem, że takich najbliższych sąsiadów poinformować, ale żeby całe miasteczko. No, ja, znaczy ja rozumiem wasze podejście, nie? Jakby do tego, ale no... Jestem w stanie też jakby zrozumieć takie podejście, które tutaj prezentują, bo to jest podejście, które bardzo często się przewija w amerykańskich jakichś filmach, serialach. Jeżeli są małe miasteczka, to rzadko są takie rzeczy mile widziane, że ktoś znika bez śladu i nie wiadomo, co się z nim stało, nie? I że nikt nie ma tu mu tego za złe, jakby no... No, on naprawdę nikomu nie powiedział, bo nawet swojemu przyjacielowi nie powiedział, że wyjeżdża, także... cześć, Mikołaj. Że równie dobrze mogli, nie wiem, zgłosić jego zaginięcie, nie? Czy coś. Ale no pewnie by nie przeszło, bo jest dorosły. Może robić, co mu się podoba. U mnie, Mikołaj, nic ciekawego za bardzo. Dzisiaj dużo sprzątania miałam. A co tam u ciebie? No, tylko Twin Mirror wyszło wcześniej, więc pewnie True Colors bardziej na tej się wzorowało. Z tym, że no to są i tak gry tego samego studia, więc no, jak coś. No, tak jak na polskich wsiach, no też tak bywa. Jakby tak fajnie zostać poinformowanym, że nasz najlepszy przyjaciel ma zamiar zniknąć, zmienić swoje życie. Fajnie dostać taką informację od niego, ale po pierwsze nie musi nam tego mówić, po drugie nie mamy prawa ocenić tej osoby przez ten wybór. No ale mimo wszystko tak się dzieje i ludzie są zazwyczaj zranieni mocno i ciężko jakby patrzeć na to w ten sposób, że ktoś nas zostawił bez słowa i jakby nie gniewać się na to, albo no, no nie patrzeć na to w ten sposób. No, to jest trudne, bo tutaj grają emocje, nie? Said cars made him claustrophobic. That's how he stays with us. The little details. I remember the bar bets about that safe spot in Pac-Man. He got me one night. Yeah, okay. Got me once too. Can't believe it's real. Enough about Nicholas, enough. Tell me, how have you been, Sam? How have you really been? No ten na przykład nie mam nam za złe, że ten... że wyjechaliśmy, chyba. I ten... i się nie wkurza. To normalnie z nami gada, nie? No, jakby są... widać tam osoby, które jakby lżej to przechodzą, a niektórzy gorzej. Lady Ona zbiwa. Dobra, bądź szczery. I spend all day doing nothing. I don't even count days. They just blur together. Nick's death barely hit me. It was like a pinprick compared to just everything. Time heals most wounds.
Some it just makes worse. Sounds like you need something to pull you out of your rut. Well, I think I've taken enough of your gent's time. Go, mingle, circulate, but you must join us for an actual round later. You must. Okay. Zaczęli go oceniać, że jest szumowiną, odmienił sobie życie, nagle jest gorszym człowiekiem, zdrajcą, w ogóle najgorszy. No. No, to prawda, no to nie jest fajne. Cześć Beata, hejka. Yeah, I drink maybe later this stuff. O, możemy powiedzieć, że ta śmierć jest taka dziwna. Oh, Walter, can I ask you something? Questions are the fountainhead of knowledge. Nick's crash. Was there anything suspicious about it? I asked myself the same thing. The very same thing. It did seem odd. Young Nicholas, a careful man in all things, including driving. Mm-hmm. I looked into it myself. You know what I found? What? A tragic accident with nothing amiss. I am both relieved and saddened to say. Ah. Life is rarely like a crime thriller, and while I don't mind you asking, some might find it a distasteful conversation at a man's memorial, especially from you. I'll keep that in mind. See that you do, my boy. See that you do. Czyli on w sumie też nic nie wie. Zastanawiam się, bo tam coś jest. Collection of bottles. Ja bym chciała to obejrzeć, ale jak mam to zrobić? Nie chcę mi się pokazać, tam żadna ikonka. To jest chyba jego była. Mam wrażenie. A nie, to nie Sammy. Jest ona. Nieważne. Tara? Oh, me? I've had this stomach thing lately, always churning. And this thing with Nick, his car went up like a Sunday ham. He burned alive, you know. Boże. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article you wrote on mine. You must have put in a lot of legwork on that. Aha, nawet nie wiem, jaki to artykuł w ogóle. What did you think of it? We've looked a lot of research. I don't want to talk on it. You read it. What do you think? Of the writing? Fine. Fine. Of the reporting? Something that needed to be done. Many medicines are a bitter brew, but you still need to take them. That's nice of you to say. Don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here for us. Oh, right. Don't be a stranger, Sam. Uważaj, jaka gaduła w ogóle. Wygląda jak bibliotekarka, no trochę tak. Kathy. Journal updated. Nick's way. Łamatko, ile mamy ludzi tutaj. Jesus. Jest trudne. Ethan, a small town bartender who listens more than he talks. Ethan's bar must be the only prosperous business in Basswood. Okay. Joel, all the miners in Basswood lost their jobs when the mines closed. I know better than provoke them. Aha! Hej, a może to było tak, że oni go nienawidzą, bo on napisał jakiś artykuł o tym, o tej kopalni. I te kopalnie zostały zamknięte. Może oni go winią po prostu za stratę pracy. Teraz nie wiem, czy to się łączy ze sobą, bo nie wiem do końca, czy dobrze to zrozumiałam, ale to by w sumie miało sens. With Walter, what you see is what you get. His grief for Nick is sincere. Declan. Declan's the local law enforcement. I vaguely remember him from school. He used to get into fights a lot, usually to protect smaller kids. No one was surprised that he became a cop. Też bibliotekarz jest jej chłopem w barze, a chciała się tylko rozluźnić. Stryjek Jennifer, w sensie Jennifer Lopez. O Boże. Miejmy nadzieję, że nie. No, ale ja bym chciała... To zmienianie tych postaci tutaj jest straszne.
Hugh Kirkland. Hugh is new in town, but it seems like he knows how to fit in. Then again, as the town pharmacist, fitting in his part of his job. Still, it's decent of him to have come to Nick's wake. Mm-hmm. Czyli on jest nowy, jest farmaceutą. Tara, the office administrator and the buzzword jungle. Is the proverbial weird co-worker. She likes everyone and everything. Dinosaurs, romance novels, evangelical TV, conspiracy theories, rice cookies, unusual street names, you name it, she talk about it for hours. No, wygląda na taką, że gadałaby o wszystkim. Cześć Lunarti, dobry wieczór. Cinam włosy psa przez pół dnia. Ojej! A fajnie wygląda. Czy całkiem mu sierść obcięłaś? Jest łysy. O my god. Race glasses. Dobra. Ja bym chciała jeszcze... O, tutaj. Z Joe może. Speakera na telefonie. Everyone here seemed to really like my dad. Of course they did, Bug. Everyone's nice in that creepy way. It's weird. Even Anna's weird. Ona trochę wygląda na mało smutną, jeśli chodzi o to, że umarł jej tata. Ciekawe ma zainteresować. Ciekawe, czy lubi ewangelickie romanse o teraz fiskowych? Możliwe. Komentuję jego wygląd, talentu mi brak zdecydowanie. O nie, biedny piesek. Nie no, może nie jest tak źle, Lunarti. A robiłaś to pierwszy raz? Czy już któryś? How is Anna holding up? They're trying to be kind. Your dad was a good guy. People don't really know what to say, but they genuinely liked your dad. So even if they're weird and clumsy, it comes from a good place. Now you sound all weird and clumsy. Don't I always? Do you ever just watch people? It's pretty much all I do. Me too. But I don't always like what I see. Ona go zabiła. Skurwaj mu kotu sierść. A gdzie jest ta Anna? Ja się zastanawiam. Coś jest. Some people can play this game drunk. Anna was best at 3 beers. Wow. W sumie to chcę zdjęcie na DC tego psa. To nie jest tak, że nikt go nie zobaczy. Będę musiał wychodzić na spacer. Chętnie też bym zobaczyła. Zdjęcie. Warning for drunk customers. Tu jest jakiś... Aha, bo to jest artykuł Nika. It's gonna change much the place feels like home. Look at the bus. What the bar you forgot? Cześć, Ciro Janusz. O, dziękuję, Ernest. Twoje zdrówko. Mine photos. No, też nie można obejrzeć tak jakby bliżej, chyba że ja nie umiem. To jest bilardowy stół. Jest w ogóle jakiś TV screen wyłączony. Tu jest jeszcze jakiś szeryf. Bess always had a soft spot for Nick. I think she liked his work ethic. I thought it was 4,000. Hugh.
Pretty courageous of him to try his luck in Basswood, given the state of things. That amount is damaging. Yeah, that's where Nick and I sat every time he dragged me out for drinks after work. Usiadali razem. Jukebox. To jest ten... Aha, X to jest to. Może. I can't believe this whole thing's still working. No nie, znowu się przenosimy. Jak tam gra? Na razie jest spoko, ale powoli się rozkręca. Półka i klatki dla chomików, kartony, książki to już po przerwie. Więc będę mogła... być na moim łóżku spać. O. No, Sims 1 była taka racja. Remember. Ojej, ta muza. No, ta laska nie wygląda zbyt ciekawie. Jakoś tak, nie wiem. Na razie za mało o niej wiemy w ogóle, żeby stwierdzić, czy jest interesująca. Jak kolejna godzina z życia stracona. No właśnie. Ciekawe, czy teraz stracimy czas. Reklama mi się włączyła. No wiem, Hotaru, tylko chodzi o to, że jakby nic o niej nie wiemy, więc jedyne, co mogę oceniać, to wygląd. To nie wygląda zbyt ciekawie. On ma ciekawszy wygląd. Zresztą w sumie nie, on jest taki bardziej, w sensie, no jest przystojny, ale no... To poza tym, że jest przystojny, to... No też nic. Co? Chyba nie straciliśmy dużo. Arcade machine. Nick always had the high score. Nick and I spent so much money on this machine. O, to tak jak ja i pretzel nad morzem w tej... na fliperach. Straciliśmy. Coś... No dobrze. Czy ja tu mogę coś jeszcze dniej świecić? Dobra, Kathy. There was no love lost between Kathy and Nick since their divorce. But anyone can see she's taking his death hard. O. W ogóle muszę pojanuszować. Uważam, że to skandal za zasady zbieranie nowych naklejek na pluszaki z Biedronki. Zbieramy pracę na maskotkę dla wnuczki pani pielęgniarki. Jest masakra. Musisz kupować same produkty promocyjne i jeszcze uważnie patrzeć, czy ci te promocje zaliczą. Kupowałam te produkty dzisiaj, nie dostałam ani jednej naklejki. O nie, ale to kupa. Współczuję bardzo. Ja w sumie tak rzadko robię zakupy w ogóle w Biedronce, że ja nigdy nie ogarniam tych promocji, które tam są. Bo fajnie straciłbym więcej. Tok. Kathy. Sam, you actually came. I'm as surprised as you are. My condolences, it's good to see you. I know you two haven't been together for a long time, but I'm still sorry. We hadn't been close in years. But he was my daughter's father. I'll miss him. Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Maybe don't break her heart this time when you leave town. All right? Okay. No, kartę widzonkę to możesz przy Kasie poprosić, bo powinno się zapisać przy numerze. O. Dzisiaj robiłam normalny zakup, więc że dostałam 11 naklejek. Boże, Seba! Seba ma farta wiecznego. Treasure Hunterem sławny. I'll do my best. John thinks Nick was murdered. Może
od razu nie z grubej rury. Hard to make promises. I don't do well with those in Joan. I've noticed. But I'll try. Sam, I'm gonna hold you to that. Ernest, to jest gra od twórców Life is Strange. Nie wiem, czy można ją nazwać grą indie w sumie. Nie mam pojęcia, ale studio jest dosyć sławne i ogólnie ogarniają takie rzeczy, aczkolwiek no, gra miała dosyć słabe recenzje, więc no, przypuszczam, że mogli oszczędzić na niektórych rzeczach. A to foto mogę obejrzeć? Mind Place. Ja się mogę przenosić do tych wszystkich, do mojego umysłu. Teraz mamy Pac-Mana. Może mieli mniejszy budżet. No, możliwe. Chociaż no tutaj wygląda jakby ładnie. Ten stan umysłu mi się podoba. You're a lot like Pac-Man, Sam. I consume everything in my path. You find every last bite. The mine closing wasn't your fault. The investigation just hurried things up. You probably saved some lives, you know. Hi, Dad. Hi, Muley. You piece of language. Is that a wedding ring? I didn't know you were thinking about marriage. Oh, it's just it feels like the right thing to do. Dad, what's the point of getting married? Well, it's just one of those things people do, Bug. Here, you can play. Someone has to show you grown-ups. Video games are the realm of the young. Have you talked to Anna about this? That's kind of the point. I'll talk to her about it when I show her the ring. If you say so. Hey, just remember I'm here, right? If you need anything. Anything but my arcade secrets. Those I'll take to the grave. Graj w Pac-Mana, żeby mieć progres. Sorry we lost touch. Sorry I lost touch. Rest up, big guy. No. Nick and Joe. Nie wiem, ile to zdjęcie jest. This photo always looked weird. Nick could never keep a straight face. Happier times. I wonder who took that picture. Tego nie mogę obejrzeć. Those two were a great team. Czyli on faktycznie napisał ten artykuł, po którym ci pracownicy pewnie stracili pracę z tymi kopalniami. Bug was so small back then. No, zazwyczaj niemowlaki są małe. Cześć Mateusz, dziękuję bardzo za słupka, 19 miesięcy. Wielki dzięki, stan zresztą mi się podoba. Latające brylanty liczą Floating Islands z TR2, wyglądają słupcą. No, też mi się podobają. We drove straight to the sea after work on a Friday. Hell of a weekend. No, dobra. Samuel, guess I lost the bet. Bet? Yeah, that bet you'd never come back to Basswood? Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. That's not why I left. I won my bet. Who was the bet with? Nie wiem. That wasn't the reason I left town. Oh, you think it was that girl of yours? You left because the town hated your guts. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can.
But it does give me less patience for people who sling mud my way. Ma pistolet. Relax. I'm just playing. At least tell me how you've been. Okej. Okay. Skoro ludzie go tak nienawidzili przed opuszczeniem miasta, czy mają problem, że zrobił to teraz? W sensie nie rozumiem tego zdania, Seba. Dobrze, dobrej nocy, Foksiak. Dzięki, że wpadłeś. Spinner, honestly, don't pretend you care. Things have been great. Dobra, puścieniajmy mu, bo on jest jakiś dziwny. Really good. I'm thinking of going back to school. Go for another master's. So you don't have a clue what to do with yourself. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... Ojej. Będzie śpiewanko. Bo wiedzi na to, że on opuścił miasto, bo ludzie go nienawidzili. Nagle teraz wrócił i ludzie mają problem, żeby opuścił ich bez słów. Znaczy, może niektórzy mają problem, że on ich opuścił, że dlatego, że bez słowa ich opuścił, a niektórzy mają problem dlatego, że opuścił i wrócił. W sensie ci na przykład, ci od kopalni, nie? Że wrócił. Albo, że dał jakby tym samym, nie wiem, motyw, że nie wiem, że jakby miał nie wracać, a wrócił, więc jakby nie dotrzymał słowa swojego. Wiesz, to jest głupi. No nie wiem. Nie mam pojęcia. Czy to jest ta Anna? I po prostu zmieniła kolory na żółte. Gra na gitarze i śpiewa. No, ładnie. No, te animacje nie są takie dopracowane idealnie. To prawda. Czasami te postacie dziwnie wyglądają. Jej, jak artystycznie. Zmienił kolor na żółty. Zastanowię się, Seba. Journal updated. Ale attend the wake. Co to jest attend the wake? Ja nie rozumiem. Dennis is the IT guy at the paper I used to work for. I remember him as a bitter and mean-spirited guy, a loner with not many friends in Basswood, so am I, but it doesn't mean we're kindred spirits. Czyli jakiś tam koleś od IT, który nie miał wielu przyjaciół. W Quarry też niektóre animacje twarzy wyglądają głupio. No, puszczam, że tak w dużej części gier jest. Reżyseria mi się podoba, jest bardzo serialowa, dużo dłuższych ujęć, ciekawych, mających pokaz
Pisać postaci i lokacje z innej perspektywy, bo fabuła nie musi śpieszyć. A. Wake to jest stypa chyba, czyli musimy was wszystkimi porozmawiać. Aha, może. Cathy and Nick married young and divorced quickly. I'm not sure she's ever really liked me, though I was their daughter's godfather, or maybe that just made things worse. No to może się zaliczy jak boki tej. Już nie mam chyba z nikim do pogadania. Za bardzo. Dobra, ale zrobimy sobie może jakąś małą przerwę. 5 minutek. Wiesz, że Alan Wake nowy wychodzi, trzecia gra zapowiedziana jakiś czas temu. Ojej. Chyba nie słyszałam. Tak mi się wydaje. Skoro wiesz, że się zastanowisz, że ty jak traktować kogoś, to zmienił kolor nasz. O Boże. Nie, Seba, to do ciebie żółty nie pasuje. Poza tym teraz mi się będziesz mylił. Chociaż nie, Precel teraz ma zielony kolor u mnie. Ale czasami Precel ma żółty. Mi się myli. Dobrze. 5 minutek przerwy i za chwilkę wracamy.